W kwietniu 2023 roku w Polsce weszła dyrektywa Work-Life Balance. Wprowadziła ona zasadnicze zmiany w kodeksie pracy dotyczące podziału urlopów rodzicielskich. Przede wszystkim nadała ojcom indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego, którego wcześniej nie mieli. Po drugie, w ramach urlopu rodzicielskiego, 41 tygodni, które obecnie są w kodeksie pracy, 9 tygodni z tego czasu jest tylko i wyłącznie dla drugiego rodzica, czyli też w tym momencie tylko i wyłącznie dla taty. Co to oznacza? Jeśli tata nie skorzysta z tych 9 tygodni, to one przepadają. No i ta zmiana w kodeksie pracy spowodowała lawinowy wzrost ojców na urlopach rodzicielskich. W zeszłym roku, zgodnie z danymi z ZUS-u, 19 tysięcy ojców skorzystało z urlopu rodzicielskiego, to 7% uprawnionych. I widzimy, że te dane dalej rosną. Kiedy przyglądaliśmy się danym z ZUS-u za styczeń i luty, już widzimy, że 9 tysięcy ojców skorzystało z urlopu rodzicielskiego, a w tym samym czasie urodziło się około 40 tysięcy dzieci, więc zdecydowanie statystyki rosną. Podział urlopów rodzicielskich, szczególnie po stronie mężczyzn, bardzo mocno wiąże się z postawą pracodawcy w kontekście tego, czy jak oni postrzegają w ogóle ojca, czy postrzegają mężczyznę jako osobę, która ma prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, czyli czy ma prawo tak naprawdę do tego work-life balance. I to jest bardzo ważne. Niestety dane chociażby Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują, że większość ojców obawia się nieprzychylnej reakcji swojego przełożonego, jeżeli chodzi o taką decyzję skorzystania z urlopu rodzicielskiego. Mamy też rosnące grono firm, które oferują tak zwane benefity w tym obszarze i mogę dodać, że są to benefity bardzo lubiane przez ojców. O czym mowa? Są pracodawcy, którzy dopłacają do 100% wynagrodzenia podczas urlopu rodzicielskiego. Na dzień dzisiejszy w kodeksie pracy zasiłek macierzyński przysługujący za okres urlopu rodzicielskiego wynosi 70% i rzeczywiście jest to bariera dla wielu rodzin, aby pozwolić sobie na utratę 30% wynagrodzenia raczej osoby, która jest głównym żywicielem rodziny, jak to się przyjęło. Startuje trzecia edycja kampanii Facet na 100 Pro. Jest to kampania, której strategicznym partnerem jest marka Gillette, co jest bardzo ważne, dlatego że wiemy, że do mężczyzn należy mówić męskim językiem i otaczać się męskimi markami, które mają tutaj szerokie pole do popisu, jeżeli chodzi właśnie o pokazywanie tak zwanych role models. Jest to też marka, która nas inspiruje, ponieważ w tym roku mogą Państwo oglądać kampanię z Mateuszem Damięckim, który właśnie w reklamie mówi: jestem tatą na 100 Pro, bo chcę. Kampania właśnie ma na celu uświadomić ojcom, że jak ważną rolę odgrywają w życiu swoich dzieci, bo też z badań fundacji niestety wynika, że bardzo wielu ojców w ogóle nie wie, że ma swoją indywidualną, niezależną od mamy rolę do odegrania w życiu swoich dzieci. Co więcej, też nie mają takiej przestrzeni, żeby porozmawiać często z innymi ojcami na temat różnych cieni i blasków związanych z rodzicielstwem. Zatem kampania z jednej strony pokazuje, jak duże korzyści odnosi dziecko, ale też sami mężczyźni, którzy podkreślają, że coraz częściej właśnie bycie ojcem realizuje ich też po prostu jako mężczyznę, jako człowieka. Dlatego bardzo się cieszymy z tej kampanii i zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony internetowej, na której są wszystkie materiały edukacyjne, zarówno te dotyczące prawa, jak i psychologii oraz najlepsze praktyki pracodawców.